Dzień dobry, witam Państwa na kanale Wieprzna, na jazie Augustówka. Jaz Augustówka to jest doskonały przykład, jak można we współpracy z samorządem lokalnym dokonać tego, że małym kosztem, małym nakładem również pracy udało nam się przywrócić tutaj nawodnienie, czyli retencję kredytową poprzez piętrzenie wody w kanale Wieprzna, wykorzystanie kanału na cele retencyjne, melioracyjne. Szanowni Państwo, dzięki temu, jak Państwo widzicie, w tych kanałach doprowadzających, odprowadzających wodę na pola, znalazła się woda i nawadniamy w ten sposób około 500 hektarów użytków rolnych. A jak zapewne tutaj mieszkańcy powiedzą, już od 16 lat tutaj wody nikt nie widział. Więc to jest ewidentnie sukces i pokazujemy, w jaki sposób możemy i w jaki sposób będziemy działać w kierunku melioracji, w kierunku retencji korytowej. Przypominam, że w całej Polsce takich urządzeń będziemy remontowali ponad 650 za kwotę ponad 160 milionów. W województwie lubelskim, w ogóle w obszarze RZGW Lublin, to jest 45 obiektów, do tego zarząd zlewni w obszarze RZGW w Rzeszowie to jest kolejnych 20 i kolejny zarząd zlewni w Radomiu to jest kolejne 20 obiektów, więc cały czas zmierzamy ku temu, żeby w ciągu najbliższego czasu jak najszybciej się da zatrzymywać tą wodę, która nam ostatnio spadła w maju i nie pozwolić jej odpływać bezproduktywnie z naszych pól. To jest, przypominam, są działania, inwestycje dedykowane ściśle naszym rolnikom. Ja tutaj naprawdę bardzo chciałbym podziękować panu wójtowi. Zamierzamy dzisiaj podpisać porozumienie. Pan wójt się deklaruje, że będzie przeznaczał środki tutaj gminne na meliorację, szczególnie tą szczegółową. Nam natomiast bardzo zależy na tym, żeby współpracować z samorządami w ramach takiego pomysłu partnerstwa wodnego, które będziemy wdrażali i to będzie też tutaj na terenie tej gminy jeden z niewielu takich pilotażowych programów pierwszych partnerstwa wodnego, do którego już Państwa samorządowców zapraszam, szczególnie, że tak dobrze tutaj nam ta współpraca wychodzi. Jeśli mówimy o sukcesie, dziękujemy za te ciepłe słowa, to przede wszystkim zasługa pana dyrektora, mój telefon wykonany kilka tygodni temu, właściwie niecałe dwa miesiące temu, z prośbą o to, czy byśmy mogli uruchomić ewentualnie ten potencjał, który pozostawił nam na naszym terenie szczęściem kanał Wieprzna, który funkcjonuje i okazało się już po napełnieniu tych cieków wodnych, że funkcjonuje całkiem nieźle. Pan Henryk być może z tego powodu też, że mieszka i urodził się i do dziś mieszka w obrzeżu kanału Wieprzna, ten temat poczuł i było mi dane, działając w interesie mieszkańców i rolników, którzy tutaj też licznie przybyli, uruchomić ten pomysł, świetny pomysł, który kapitalnie moim zdaniem wpisuje się w to wszystko, o czym przed chwilą mówił pan dyrektor oraz pan poseł i pan starosta. Mamy potencjał, mamy możliwości, mamy cieki wodne melioracji szczegółowych utrzymywane pospołu z gminą i z rolnikami w ostatnich latach w takim stanie, który pozwala je dziś na okoliczność suszy po prostu wodą napełnić. Dzięki temu, że jest system wybudowany właśnie wcześniej, w poprzednich latach, system instalacji nawadniających, system nawodników, który tutaj właśnie przed sobą mamy, możemy go zobaczyć, jak działa. Możemy te rowy napełnić i tą wodę, która przez nasz teren, przepływa, po prostu zwyczajnie w tych ciekach melioracyjnych zatrzymać i pozwolić na to, żeby gospodarstwa rolne, wielopokoleniowe również gospodarstwa rolne, mogły się rozwijać, gospodarstwa sadownicze, gospodarstwa nastawione na produkcję mleczarską, czy choćby plantacje truskawek czy owoców miękkich. Dzięki tej wodzie, dzięki temu potencjałowi, który udało nam się za Państwa zgodą i wolą, za co dziękuję, uruchomić, wróciło na teren gminy Drelów w życie. Mamy żyzne pola, mamy piękne łąki, mamy ekologiczne uprawy, ale potrzebujemy wody. Jeśli ona dzięki temu pomysłowi, który można powiedzieć, spadł nam z nieba, ta woda tutaj przypłynie i zostanie jak najdłużej, to pozwoli nam na rozwój tych terenów jeszcze intensywniejszy, niż ma to miejsce do tej pory. Ja zapewniam ze swojej strony, w imieniu swoim Państwa radnych, z którym to szeroko konsultowałem, ale też mieszkańców, że środki na utrzymanie melioracji szczegółowej z terenu naszej gminy się znajdą, zabezpieczymy je w budżecie. Chcielibyśmy tylko mieć jakby swój udział i swoje miejsce w podziale wód krajowych, które przepływają przez
naszą gminę, ale biorąc pod uwagę ten sukces, którym dzisiaj świętujemy i poprzez podpisanie stosownego porozumienia jestem przekonany, że tak będzie i będzie to służyć rozwoju naszej pięknej Lubelszczyzny, za co serdecznie wszystkim tu obecnym dziękuję. Proszę powiedzieć, jakimi kosztami, jakim nakładem pracy udało się tę instalację uzdatnić do tego, by nawadniała? Tu, szanowni państwo, tutaj myślę, że wszystkich mile zaskoczę, to nie były znaczne środki. My przez lata dbaliśmy o to, żeby te melioracje szczegółowe, pod którymi jakby tą jurysdykcję, na którymi gmina Dralów pełniła, z racji tego, że spółka wodna od lat już nie funkcjonuje tutaj, no ale przecież ktoś tymi ciekami wodnymi, które przez lata służyły do odwadniania gruntów, musiał się zajmować. W związku z tym samorząd wykładał w relacjach złotówka do złotówki w partnerstwie z mieszkańcami poszczególnych miejscowości pieniądze i po kilkadziesiąt tysięcy tych pieniążków trafiały rocznie na różne kompleksy łąk czy pól uprawnych, na melioracje szczegółowe i dzięki temu te rowy zostały utrzymywane nadal, mimo że spółka wodna nie funkcjonowała w należytej, jakby można powiedzieć, zdatności. Oczywiście wiele im brakowało do doskonałości z lat 60-70, ale swoją funkcję pełniły. Z racji tego można było, dzięki tutaj przychylności, o której wspomnieliśmy już tyle razy dzisiaj, i współpracy, która de facto już funkcjonuje od kilku miesięcy, a dzisiaj ją tylko sformalizujemy poprzez stosowne porozumienie, można było te cieki wodne wodą, która płynie przez nasz teren, wodą, która pozostaje w dyspozycji Skarbu Państwa, czyli Wód Polskich, po prostu napełnić. W przyszłości chcielibyśmy, w konsekwencji tego porozumienia, które zawrzemy, chcielibyśmy, żebyśmy mieli tę gwarancję właśnie, że zainwestowane przez nas pieniądze, które w następnych latach zostaną przeznaczone na jeszcze dalsze ulepszenia tych cieków wodnych, po prostu były dobrze wydane i na pewno tak będzie, bo wierzę, że ta woda do nas, jeśli będzie ona w dyspozycji Skarbu Państwa za pośrednictwem Wód Polskich, trafi. Przed nami nie tylko inwestycje tutaj, w tym terenie, w miejscowościach Szóstka, Przechodzisko, Worsy czy Wólka Łuzecka, ale czekają na wodę kolejne miejscowości, takie jak Witorosz chociażby, czy Zachajki, czy Żerocin, czy Drelów. Dzięki ciekom wodnym, które trzeba odbudować w najbliższych latach, ta woda i tam trafi. Będą to pieniądze rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie maksymalnie, przy oszczędnym i zdroworozsądkowym gospodarowaniu, to w sumie są bardzo małe środki w stosunku do efektów, jakie ta woda daje. Po rozmowach z rolnikami, już dzisiaj jestem tym bardzo mocno zbudowany, jeden tutaj z obecnych panów wczoraj poinformował mnie, że plony w bezpośredniej styczności cieku wodnego w okolicach 60 metrów od jego biegu wzrosły o 30%. I to rzeczywiście, proszę państwa, nie jest żadna przesada. Woda, która popłynęła kilka tygodni temu, wróciła do tej gminy życie. Pojawiło się ptactwo, pojawiły się mgły poranne, pojawiła się rosa. To wszystko zostało odbudowane. Dziś popadał troszeczkę deszcz, jest wilgotniej, ale za dwa tygodnie, gdyby tej wody nie było, wrócilibyśmy do tej suszy na pewno. Także tutaj nie ma środków, których nie moglibyśmy wydać i które są poza naszym zasięgiem, ażeby efekty były widoczne, bo przecież jesteśmy gminą w 90% rolniczą, w związku z tym z tego głównie mieszkańcy się utrzymują. A na koniec powiem tylko tyle. Na 700 gospodarstw rolnych, które funkcjonują na terenie gminy Dralów, 630 gospodarstw uzyskało pomoc klęskową w ubiegłym roku w związku z suszą. Także to najbardziej obrazuje, jaka skala suszy dotknęła naszą gminę w ubiegłym roku. Mogę tylko pogratulować i się cieszyć też w imieniu mieszkańców tego regionu, że udało się taką inwestycję tutaj wykonać. Mam nadzieję, że z panem prezesem Dacą będziemy jeszcze wielokrotnie się spotykać na terenie Lubelszczyzny i oddawać do użytku tego typu inwestycje. Rząd Polski przeznacza, tak jak było to powiedziane, w ciągu 3 lat 160 milionów złotych na różnego rodzaju inwestycje, działania, które mają służyć temu, żeby pola były nawadniane, żeby walczyć z suszą, ale to są też inne działania wielomiliardowe. W dniu wczorajszym odbyła się konferencja prasowa, wszyscy mogliśmy ją oglądać, pana prezydenta Andrzeja Dudy oraz ministra rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego. Została zapowiedziana nowa ustawa, która też będzie pomagała rolnikom i przede wszystkim nim, żeby walczyć z suszą. Przez kilkadziesiąt lat mieliśmy sytuację odwrotną, że rowy melioracyjne de facto służyły osuszaniu pól. Dzisiaj przez tą wieloletnią politykę hydrologiczną mamy zupełnie inną sytuację, mamy bardzo łagodne zimy. W związku z tym w wielu miejscach w Polsce jest susza, ale też
pamiętam moją rozmowę z panem prezesem, że w niektórych miejscach w Polsce możemy myśleć o tym, że mogą być powodzie, więc tego też nie można wykluczyć. Dlatego też tak ważna jest rola Wód Polskich, tak ważna jest rola budowania tego typu instalacji, które służą zarówno w momentach, gdy tej wody jest nadmiar, ale również gdy tej wody nam brakuje. I przede wszystkim cieszę się, że rolnicy, którzy tutaj mają swoje uprawy w gminie Drelów, dzisiaj mogą spokojnie myśleć o tym, żeby swoją produkcję rolną kontynuować, a nie myślą o tym, że tej wody nie ma. To inwestycja, ten pomysł zrodził się nie tak dawno, a już dzisiaj możemy cieszyć się z realizacji. To są piękne chwile, które zawsze wywołują uśmiech na naszych twarzach i to jest coś, co służy naszym mieszkańcom, naszym rolnikom. Oni pewnie podchodzą teraz do swoich zajęć, wiedzą o tym, że nie zagraża im utrata możliwości zdobywania środków. Oni będą mogli produkować, będą mogli bezpiecznie tworzyć, przysparzać tej żywności, która jest dla nas bardzo potrzebna. Chcę również powiedzieć, Szanowni Państwo, że oprócz tej działalności takiej praktycznej, którą tutaj widać, istnieje przez Wody Polskie prowadzona działalność informacyjna. Ta działalność również już owocuje. Coraz większą świadomością wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców. Nie tak dawno w starostwie u nas odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył przedsiębiorca, starosta i pan dyrektor. I zaskutkowało to również tym, że ten przedsiębiorca również chce się włączyć w tą akcję Stop Suszy i chcę zbudować spiętrzenie. To jest też fajne, oczywiście za zgodą i akceptacją Wód Polskich. To jest fajne i piękne, że ludzie poczuwają się i chcą walczyć z tą suszą, która doskwierała nam i doskwierać może jeszcze częściej. Ale takie inicjatywy, takie wydarzenia jak dzisiejsze, taka realizacja, myślę, że da nam to poczucie bezpieczeństwa. I pozwólcie, że na ręce pana prezesa złożę gratulacje wszystkim tym, którzy taki projekt stworzyli. I na ręce pana wójta i pana dyrektora wszystkim tym podziękuję, wszystkim tym, którzy ten projekt wdrażają. Od dłuższego czasu tutaj obserwuję to naszą inwestycję sprzed z lat 60. i do tej pory nie mogliśmy skorzystać z jej dobrodziejstwa. W tym roku tutaj z bardzo dużej inicjatywy rolników, no i przede wszystkim wójta naszej gminy udało się uruchomić tą inwestycję, po prostu, że popłynęła woda do naszych pól. Więc, a był problem u pana z uprawami, jeżeli chodzi o wodę? Ostatnie dwa lata był bardzo duży problem z wodą. Po prostu nasza gmina jest tak jeszcze nawet bardzo... Na naszym terenie występowała susza w ubiegłym roku dużo dłużej niż na innych terenach, także uprawy ucierpiały bardzo. No i myślimy, że jak widzę tutaj grono osób zainteresowanych, żeby ta woda była, to w następnych latach po prostu suszę tą uda się ograniczyć, no i wszyscy skorzystają z tego dobrodziejstwa. Tym bardziej, że pamiętam tę inwestycję jeszcze jak powstawała od zera praktycznie, była budowana. I stała bezproduktywnie. Do dzisiaj. Po 16 latach została puszczona woda tutaj na pola.